Rozmowa dnia. Anna Czcińska, witam Państwa. Na co dzień gotują w warunkach polowych dla setek żołnierzy, ale w kuchni potrafią tworzyć prawdziwe arcydzieła. Reprezentacja kucharzy Wojska Polskiego zdobyła brązowy medal kulinarnego Pucharu Świata. Na zawodach w Luksemburgu polskich żołnierzy wyprzedziły tylko ekipy z Kanady i Szwajcarii. A o przepisie na sukces rozmawiać będę z sierżantem Piotrem Welterem, kapitanem reprezentacji kucharzy Wojska Polskiego. Witam serdecznie Pana Panie Kapitanie. Gratuluję sukcesu, ale jak to zawsze po zawodach, są dyskusje, analizy, co można było zrobić lepiej. Potra inne potrawy, czy, czy pracować nad smakiem? To znaczy, tak, smak tutaj odgrywa główną rolę. Za smak zdobywa się jak najwięcej punktów. Do tego dochodzą różne składowe, czyli kultura pracy w boksie, e, oczywiście zachowanie czystości, przygotowanie sobie całego, całego tutaj meza place, żeby było ładnie pracować. E, Segregacja z śmieci, za, za, y, tutaj warunki sanitarno-higieniczne tego Czyli jest od tej multum. potrawy na stole Dokładnie, do wszystkiego, tak. co wokół tego stołu Dokładnie. i wokół kuchni wszystko się liczyło. Przygotowywaliście się od dłuższego czasu i jak czytałam artykuły wypowiedzi, to miałam takie wrażenie, że jesteście pewni, że naprawdę reprezentujecie bardzo wysoki poziom i to się tak, sprawdziło. Tak, bo na takich zawodach nie, nie byliśmy na mieliśmy możliwość podglądania wcześniej tego. Braliśmy też udział, nasz brązowy medal nie jest jedynym, jest kolejną rzeczą, kolejnym naszym trofeum. Co prawda na mistrzostwach świata zdobyliśmy go po 16 latach, ale na kulinarnej olimpiadzie w Erfurcie czy w Stuttgarcie. Też czyli mieliśmy sukces. Wiecie, czym to się je jednym słowem? Oczywiście, tak? Że tak. Porozmawiajmy jeszcze o zawodach, bo między innymi tam był taki community catering, czyli tak. posiłek dla 120 osób w formie tak. cateringu. Tak. Musieliście się tutaj wykazać inwencją, pomysłem, no i też hmm. smakiem, prawda? Hmm. I, tak. I swoim menu. Um, czym się różni posiłek dla 120 osób, a dla dwóch osób? Znaczy, oczywiście są tu inne proporcje, ale czy, 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 czy coś trzeba umieć więcej? To znaczy tak, bo trzeba sobie zorganizować tą pracę, wiadomo, tak jak wcześniej wspomniałem, przede wszystkim menu. Menu powinno być na tyle trudne i na tyle y, pracochłonne, i zachowa żeby zachować też różne y, techniki kulinarne, bo samo gotowanie i tak dalej jest fajna zabawa. Ale też trzeba Ale było wykazać swoją, w tak? swoją wiedzę na temat różnych technik kulinarnych. A, y, Panie Kapitanie, żurek na maślance z krzanowymi kluseczkami, bo dokładnie, to to menu, prawda? Polędwiczki wieprzowe na chlebie z pesto, sos burguncki. Y, y, to jest kuchnia polska czy inspirowany, dania inspirowane kuchnią polską? To znaczy, y, ja uważam, że z pewnej niewiedzy niektórzy... To dosyć spłycają właśnie kuchnię właśnie naszą tutaj staropolską. Nie wiedząc o tym, że właśnie w kuchniach staropolskich, gdzie na, na pańskich stołach były bogate w produkty, yy, zasiadane stoły. Chodzi o owoce południowe czy przyprawy korzenne. My to wszystko mieliśmy. Czyli tak naprawdę yy, szukacie tych inspiracji w kuchni staropolskiej. Staropolskiej. My odkrywamy na nowo potrawy dawno zapomniane i chcemy od nowa je odtwarzać. Taką, taką, yy, taką potrawą był ton, ten żurek. Warto tutaj wspomnieć, że ten żurek był na zakwasie, który ma 68 lat. Także... I jak się dobrze zrobi, Dokładnie. to nie dosyć, że smakuje, tym... to jeszcze przynosi, przynosi sukcesy i medale. Dokładnie tak. My tym właśnie żurkiem i innymi potrawami zdobyliśmy tutaj serca nie tylko sędziów międzynarodowych, ale także konsumentów. Właśnie to, to chciałam zapytać, czy była taka potrawa, która zapadnie na głęboko w pamięć jurorom? Może podchodzili, prosili o przepisy, albo też powiedzieli, że naprawdę należy należy inwestować w te potrawy, bo to jest coś na Europę, czy też na świat wyjątkowy. E, powiem... Tak, że w czasie gotowania nie ma czasu na jakieś właśnie tutaj konserwa, konwersacje, ale, bo każdy powinien być skupiony na swoim odcinku i to ma za zadanie, ale w kuluarach wiedzieliśmy, że dowiedzieliśmy się, że smakowały pierogi z kapusą i grzybami że to jednak Polska stoi tutaj pierogami i, no, i grzybami oczywiście. Zapraszamy, zapraszamy Bawa ziemniaczana na święta, i... na święta do Polski. Mówi Pan, wiedzieliśmy, byliśmy, przygotowaliśmy, byliście drużyną, ale tak. jak stworzyć drużynę z żołnierzy z całej Polski, bo chyba tak można powiedzieć, tak. prawda, że to żołnierze z całej Polski, żołnierze pasjonaci kuchni, bo to Dokładnie. przecież osoby, które potrafią gotować, lubią gotować, cenią gotowanie, na tym się po prostu znają i tak zastanawiam się, czy nie było takich ruchów, no nie wiem, ktoś z południa chciałby w swoje... Południowe tradycje, ktoś z północy kraju chciałby swoje, tutaj więcej mięsa, tu więcej ryb, nie było takich tarć? To znaczy, to jest naszą siłą, właśnie ta różnorodność, to jest nasza siła. My, jako reprezentacja, nie, nie zamykamy się na, na nowych członków reprezentacji. My co jakiś czas robimy eliminację, chętnie dzielimy się naszą wiedzą, ale pozyskujemy też od innych kucharzy. Nie tylko zresztą kucharzy, bo i pasjonatów. Pasjonaci, którzy nie mają nic wspólnego z gotowaniem na co dzień, ale widać u nich to serce, zacięcie do tego, co robią. Czyli I... nie, nie było anarchii, tylko dyscyplina, tak? Nie ma czegoś takiego, jak na... anarchia na kuchni. Nie, nie może ma. być. A kapitan... To musi być dobrze naoliwiona maszyna, gdzie wszystko jest, działa i każdy wie, co robi. A kapitan przygotowuje menu, czy kapitan stawia kropkę, że tak, jest, tak będzie dobrze? To znaczy, yy, ja stawiam tą kropkę oczywiście, ale ja nie jest, nigdy nie jestem zamknięty na, na, na rodzaju, wszelkiego rodzaju pomysły. Najpierw, przed każdym, każdym treningiem tutaj, bo prawie, że od początku roku się przygotowywaliśmy, my ma za, mamy zawsze taką burzę mózgów, bo każdy by chciał coś przemycić od siebie, ze swojego regionu. Nieraz to y, wydawało się jakieś banalne rzeczy, które się tylko różniły właśnie takimi niuansami. A. Ale to sprawiało wielką różnicę, proszę mi uwierzyć. A przemyciliście coś z Kanady albo Szwajcarii, bo to oni no, zajęli te miejsca wyżej? Y nie nie, 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 nic nie, nie chcieliśmy nie. Y, 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 od nich przemyślać. My mamy tak, y, takie bogate, y, tutaj bogate, y, bogactwo produktów y, polskich, których jeszcze do końca też nie wykorzystaliśmy. My mamy już pomysły na Olimpiadę w Stuttgarcie, która odbędzie się w 2024 roku. Myślę, że y, tam powalczymy o złoto. Zresztą zawsze z, taką, z takim zamiarem jedziemy, ale teraz... Teraz, te, teraz już wiadomo. Ten metal, znowu, tak. Ten brązowy tak, medal dodał tak, skrzydeł. Tak. Kuchnia wojskowa. No tutaj nie było w tych przepisach kuchni wojskowej, ale porozmawiajmy o niej, panie kapitanie. Ona, jak, czy, czy kuchnia wojskowa jest kuchnią wyjątkową? To znaczy wyjątkową. Co się charakteryzuje? Bo wiemy wszyscy, grochówka. Czy to tak. charakteryzuje kuchnię wojskową? Dokładnie tak, bo grochówka. Grochówka jest zupą taką energetyczną. Zwłaszcza w polu, jeżeli żołnierz. Yy, Dostaje różne zadania i, i schodzi wtedy na, na posiłki. Ta zupa musi uszczęśliwić go, bo wtedy też wzrasta morale takiego żołnierza, który jest y, tutaj najedzony ciepłą, pożywną zupą. To naprawdę zupa, w którą wkładają kucharze wojskowi serce. Jest? Jeździ pan po kraju, je pan tak. pewnie nie, z nieróżnego kotła. Dokładnie tak, nieróżnego ale hotła. ta zupa zawsze. Nawet tutaj, na, czy, czy, czy kucharze biorą udział w jakichś piknikach tutaj cywilnych i tak dalej, gdzie wojsko jest zaproszone albo poproszone o to, żeby ugotować tą grochówkę, to jest zawsze taki Najlepszy, numer tak, jeden. Najlepsza na, grochówka to grochówka tak, właśnie tak, tak. Z Ale no, tak z jak wojska. mówię, no, tutaj my mamy akurat taką kwitesencję tej naszej gastronomii, gdzie możemy sobie gotować, wymyślać potrawy. Jakie tylko chcemy, dostaniemy produkty, żebyśmy mogli na, na, na tych produktach gotować. Ale, tak jak pani wcześniej wspomniała, kuchniarz, kucharz wojskowy to nie, jest, to nie jest kucharz, który tylko zajmuje się tutaj zawodami. To jest bardzo ciężka praca to jest niejednokrotnie w polu, w warunkach polowych na sprzęcie polowym, na kasynie polowym, na kuchniach itd. Tak dalej, tak dalej. w różnych warunkach atmosferycznych. Niestety tak to już jest, jeżeli, ale zachęcam młodych ludzi na... do podejmowania tej pracy. Ona jest... Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa. No Ten moment posiłku dla żołnierzy to jest taki bardzo ważny moment, prawda? Oczywiście, to, że przed tak, przed służbą po służbie, gdzie tam jest bardzo tak. dużo y, treningu poligonu, nerwów, y, mm -hmm. tak naprawdę, mm -hmm. wyzwań. To, to, to ten moment właśnie y, przy stole mm -hmm. to jest taki moment, że chciałoby się coś zjeść dobrego i o tej chwili też odpocząć przy jedzeniu, cieszyć się jedzeniem. Tak. Y, w zeszłym tygodniu wróciłem z granicy i podglądywałem właśnie pracę kucharzy z różnych tutaj sił zbrojnych i tak dalej, bo zjeżdżają się i oni gotują dla tych żołnierzy, którzy nas, nas tutaj, że tak powiem, bronią naszych granic. Ja widzę z jaką pasją, z jakim sercem, z jakim oddaniem oni tam są i gotują dla nich. Oni chcą wypaść wobec tych żołnierzy jak najlepiej, jak tylko mogą. Fajnie, właśnie, bo... Podziękować nie są tacy... właśnie tymi daniami przez Oni nie traktują tego zadania... Bo muszą, tylko bardzo chcą, a to jest naprawdę bardzo fajna zaleta. Przygotowuje Pan też Wigilię, jeżeli chodzi właśnie, no, chociażby o Inspektorat Wsparcia, prawda? Tak, I tak. tutaj też moje pytanie, żołnierze z różnych regionów, a Wigilia, Wojskowa Wigilia, to oparta na tradycji, co musi być na stole? To znaczy, no musi być przede wszystkim zupa grzybowa, czy barszcz z pasztecikiem, musi być karp pieczony, Muszą być, musi być ryba po grecku, chociaż, że tak powiem, ta ryba po grecku z Grecją nie ma nic, nic wspólnego. Ale jest w wielu domach. Ale jest, jest w wielu, wielu domach. domach, sam wiem, bo mam zięcia greka. Kiedyś go poczęstowałem tą rybą i powiedziałem, że to jest ryba po grecku. Był bardzo zdziwiony, ale bardzo smaczna, bardzo smaczna. Także dużo rzeczy jest takich właśnie wyniesionych z różnych kuchni narodowych mm, u nas goszczących. My tam wzięliśmy już do siebie, bo... No, bo, bo nam to po prostu smakuje. Dokładnie tak. Panie kapitanie, pytanie do Pana. Y, musi Pan łączyć, wró wróćmy proszę do tych zawodów na koniec, musi Pan łączyć, tak. no, różne, różne, różne rzeczy. Ktoś lubi robić mięsa, ktoś pewnie desery, ktoś się specjalizuje w zupach, a Pan, gdzie Pan się czuje, no, po prostu najlepiej? Ja y, Pana ulubiona potrawa, która będzie może y, na wigilie, na święta? To znaczy... Yy... Mieliśmy ostatnio takie warsztaty tutaj przedświąteczne i bardzo przypadła mi do gustu kaczka mazurska. Tutaj właśnie kolega z Gizyska ją podawał. Myślę, że ja ją zaserwuję również w domu. Kacza pierś, w, tutaj w sosie czekoladowym, z malinami na ostro. Piękne, no naprawdę. już ślinka cieknie, ślinka cieknie. Raz jeszcze gratuluję sukcesu. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję. A naszym widzom życzymy smacznych świąt, takich rodzinnych, smacznych, wyjątkowych tych chwil przy stole, żeby i dania były e, ciekawe, bogate, smaczne i te rozmowy, żeby były takie po prostu bardzo ciepłe i miłe. Dziękuję bardzo. Dziękuję